Witam bardzo, bardzo serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale Dark Owen. Dzisiaj przed Wami F1 2021, odcinek 11, słuchajcie, GP Holandia w kooperacji kariery dwuosobowej. Ze mną na kanale kierowca Haubica. Witam, dzień dobry. I możemy zaczynać. Tysiąc 400, no to niewiele, to jeszcze brakuje 400. Eku, nie? Dokładnie. Albo elementy magnetyczne można, bo też nam doszły, zobacz tam możliwości. Chociaż po elementach można zrobić, po elementach magnetycznych można zrobić łożyska, a po eku technologię paliwa, to ja bym wolał chyba technologię paliwa. No, dobra, no, potrzebujemy jeszcze trochę. Dawaj, lecimy. No, ja już przesunąłem. Żeby tylko się udało. O! I teraz możemy sobie pod wodzie więcej. Widziałeś? Mhm. Co nam dali? Na razie nic nie ma nowego w podwodziu. Znowu spadliśmy do tego zastona. I to czuć na torze. McLaren troszkę odpuścił, Red Bull teraz zaczął, mi się zdaje, atakować Merca. Dobra, jeszcze taka aerodynamika. Oni ładnie na GP Austrii byli blisko, McLaren, Red Bulla i Red Bull w miarę Mercedesa, tak najbliżej siebie byli. Ewentualnie Francja. Dobra, dalej mam oczekujące, no zobaczymy. O kurde. Dobra, ja przepuszczam dalej. Po Moncy Rosja, a po Rosji mój jeden z ulubionych torów Singapur. No ja też lubię. Też lubię. No i git. Akurat tam nie ma dla mnie tajemnic. Jak jeszcze w Monako. To jest takie łatwiejsze Monako, nie? No dużo łatwiejsze. Dużo łatwiejsze. Szersze Monako, o. W sumie trochę osób tak nazywa to po prostu szerszym Monako, nie? Dokładnie. Wietnam to samo był szerszym Monakiem, Monako. No, aczkolwiek łatwiej się rozwalałem na Wietnamie. Miałem takie dwa miejsca. Było takie szersze Monako, ale wyścig deszczowy do połowy. No nie. No nie, jak pech to pech. W końcu to musiało się stać. No cóż. Teraz analizy, co będzie się bardziej, jaki setup opłacał. Bo to będą prawdopodobnie... Nie, my na łetach będziemy zaczynać. No. Nie, to ja biorę mokry setup. Będzie trzeba zapamiętać później, na jaką, jaki docisk ma normalny setup.
a jaki wiesz? Jaki później będzie trzeba? Wszystkie treningi deszczowe. No właśnie to chciałem powiedzieć. Może no cóż, trzeba przez to przebrnąć. Trzeba jak przez to przebrnąć. To dawaj, let's go. O, nie? Ja jeszcze gotowy. Nie? O, już jest, let's go. Piękny jest ten tor, nie? Mhm. Ja tam w ogóle miałem w realu jechać, ale stało się jak się stało w 20, nie? Szkoda. Pamiętaj, żeby sobie zmniejszyć obciążenie paliwem. No i softy, nie? Mhm. Ja już gotów, a jak tam u ciebie? Myślę. Dobra. Bierz softy, nie? Już poszło. No to powodzonka. Powodzenia. Ej, poleciałem o skrzydle. Się rozwaliłem. Jedziesz na równi z Mikiem Schumacherem aktualnie. Super. Z Latifi. O nie, pewnie tracisz. Nie marzę. Pół sekundy do Russella tracisz, a ty jedziesz takie dobre okrążenie według ciebie, czy nie? Nie, no gdzie? Jednak po deszczu, wiesz, od razu na suche to też inaczej. Może zmniejszymy leciutko level, czy nie? Jesteś pół dziesiątej chyba za Latifi. A nie! Wyprzedziłeś ich w ostatnim momencie, brawo! Ten zszedł poniżej 1,9. Miał poniżej 1,9? Botas? Botas. Dobra. A ty jaki miałeś? 1,10 chyba, nie? Tam. No ale tam, mówię, 5 błędów. Nie ma co patrzeć na to. Myślisz, że byłbyś w stanie zrobić top 10? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Bywało różnie. Francji na przykład też chyba się słabo zakwalifikowaliśmy, nie? No, jakoś tak. Te najlepsze wyścigi chyba się zaczynały z końca, mi się zdaje. Tak troszkę albo środek stawki. Nie wiem, może nas wtedy nikt nie popsuł. Będziesz przed Russellem. Plusik jest. No, ale wiesz. Mazepin, Schumacher z przodu. Po drugie bomba zobaczymy. Bomba do T1 i lecimy już. Się wyciszą. For years, the passionate Dutch fans have been easy to find trackside at races across Europe and throughout the world. Now at long last, they have a Grand Prix to call their own. It's a warm welcome once again to all of our viewers in the Netherlands and around the globe. As we get underway for the Dutch Grand Prix. 2.6 miles then make up a lap here at a wet Zandvoort circuit where some tricky braking zones and sudden drops can make it all too easy to slide off into the gravel. There are 14 corners overall and a 678-meter main straight providing the best chance for overtaking. And I'm joined once again by Anthony Davidson to bring you the lowdown for today's race. Let's start with Aston Martin. What do you make of their performance so far this season? Well, the atmosphere within that team seems very positive at the moment. Everyone seems like they're in great spirits and having a lot of fun doing what they do.
and that's definitely contributed to the performances we've seen. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. Good job yesterday from Valtteri Bottas. The Finn starts from pole position, and Lewis Hamilton completes the front row. Moving on to the rest of the grid, we have Ricciardo, Verstappen, Lando Norris, and Perez. Gasly, Fernando Alonso, Vettel, and Esteban Ocon. Stroll, Tsunoda, Antonio Giovinazzi, and Raikkonen. Mick Schumacher, Mazepin, Nicholas Latifi, and George Russell. The engineer and Bird. That's it then. It's time to go racing as we head to trackside. Ciekawy wyścig będzie na pewno, nie? Kurde, biorę tyle paliwa. Kurde, cztery chmurki. Kurwa, ale odwaliłem. Dobrze wziąłem. Deszcz. Nowy setup. Już gotowy? Czekaj. Tym, co mogę, to jeszcze zastępuję te takie dozwolone. Wiesz, typu przekładnia, na przykład sobie zmieniłem na mokrą. Hamulce i ciśnienia w oponach, wiesz? Sobie zmieniłem na mokre. Już mogę. Czyli lecimy? Lecimy. Chyba. Włączam. Było blisko do tragedii. No. Boże, nic nie widać. Próbuję tu zaatakować, ale nie zaatakuję. Ładnie mnie tu widzę wyrolował. Co się stało z przodu? Nie mam skrzydła. Nie mam skrzydła. Aj. Safety? Ale Perez tu mi wszystko namieszał, tobie powiem. Nie mam skrzydła. No nie, myślałem, że to przemienili na safety. No to już mam po wyścigu tak troszkę. Którą masz pozycję dzięki temu? 12. Ale tu chyba była mocna kraksa, więc troszkę ich zjedzie, nie? Też tak myślę. Nie wiem. Strasznie wolno jadą. Wiesz co? Czyli ktoś z przodu jest uszkodzony. Nie, no ja zjeżdżam tylko z dwoma samochodami, no nie mogę. Vettel i Ocon. Wszyscy we trójkę przy sobie, o tak powiem. Bardzo mokro jest w pitlane, nie polecam. Same kałuże. No ja tu nie widzę, żeby gdziekolwiek było sucho. Wszędzie mokro. To ostro. To na pewno, no Holandia mocno. A Mercedesy znowu mają łatwą drogę do zwycięstwa, jeśli nic się nie stanie, takiego wiesz. No ciekawe, co to za dzwon tam był. Będzie trzeba zacząć powtórkę wyścigu, zapisać sobie powtórkę, nie? Kurde, ale mega mocno widzę, odrabiam do takiego Vettela i Ocona. Nadrobiłem sekundę w niecałe dwa sektory. Zrobiłem rekord w drugim nawet.
chyba dobry wynik, patrząc, że jesteście już na trzecim lapie, nie? No. Jeden, cztery. Jest top 10. Czy nie ma? Gdzie? No to czy ty jesteś top 10? Na 10. O, no to jest top 10. Jeden 23,5. Chyba lipnia? No to nieźle. I Perez wyskinował. No co się dzieje z tym Perezem? Albo DNF? Ja prawie poleciałem. Ja poleciałem, już mnie tak wyrwało nawet. Ale coś jest z Perezem dzisiaj nie tak, co nie? Nie wiem. No drugi spin już. Aj, a jestem 3. Około 3 sekundy straciłem na prawie tym, że wyspinowałem. No to w sumie nie jest dużo, nie? Jak już poleciałem na pobocze. No. Tak normalnie mnie wyrwało jak Russella w Najmoli. Nie, no co on robi? Ten Perez. Ej, o dziwo, po tym spinie zrobiłem rekord w drugim sektorze. A przecież w drugi sektor mi szedł zawsze najsłabiej. Jakby w tym Grand Prix najsłabiej mi ciągle wychodził. Teraz chyba nie ma skrzydła, coś tak zgaduję. Oho! No, Tsunoda już frunął bokiem. Ale on się ślizga, coś. Wiesz co, w sumie? To jest fajne, że oni zrobili takie boty na deszczu. Nie, no to jest, powiem ci, genialne, bo tak to było nudno, wiesz o co chodzi. Nic się nie działo przecież ten. W tamtej edycji, no a... A tak to wiesz, zacisk ten, zużywają ERS na przykład. Nie no, mi się to podoba. Typu 14, gdzie te boty nawet same potrafiły z siebie rozwalić, walcząc. Nie? Nienawidzę tutaj deszczu. Zraciłem 7 sekund na spinie. Nie, no zaraz nie wytrzymam, no. Ten wyścig już dla mnie nie ma sensu. Dlaczego? Nie poddawaj się. No pomyślmy, tracę pół minuty do Russella. A traciłem... No jeszcze się wiele może zdarzyć. Jak mnie zdubluję, to już mam po wyścigu. Chyba, że teraz będzie safety car po tej Alfie Romeo. Bo mam... No i dziękuję! Czyli teraz muszę podgonić na tych oponach. Zyskę może po nowe... W ogóle jak z deszczem? Zobaczę jak boty. Deszcz przestał padać.
Nie no, mnie jeszcze pada i to ostro. Albo pośrednie, ja zjeżdżam na intery. Łety albo pośrednie mi właśnie powiedział przez radio. Że mają już dylemat, więc już nie powinno być tragedii. Nową strategię. Mam intery strategię. Zjeżdżaj. Zjeżdżaj. Zaufaj mi. Wszyscy chyba nawet zjeżdżają, nie? Mówię, że to już są warunki na intery. Go, go, go. You'll be racing on the exit. Release, release. Kurde, on mi odkrywa Amerykę mówiąc, że akumulatory zużywam. Się idzie na interach? Nie wiem jeszcze. Na razie przekroczyłem linię wyjeżdżając z boksu. Nie wiem w jaki sposób. Straciłem kilka pozycji na torze. Intery, intery. Nowe intery, tak. Jest. Może niektórzy nie zjeżdżali jeszcze. To mogę mieć nad nimi później przewagę. Ty zresztą też. Obydwoje możemy mieć nad nimi przewagę. Nie no, ja czuję już poprawę na wyjeździe z pitlane'u, nie? Mhm. No ja jestem mocniejszy na łetach niż na interach, zdecydowanie. A Perez jeszcze nie zjechał. Perez w ogóle został zdublowany przez Maxa. Jedzie tam koło Maxa jako dublowany. Nieźle. Ciekawie tam się w Red Bullu bawią z tym Perezem. O, dopiero teraz zboksował Perez. Za 10 minut rozpogodzenie. Aha, bo przód dopiero zjeżdża. Dlatego jest delta, wszystko jasne. Powiedz mi tam na mapce, jak będą dojeżdżać do safety cara, bo próbuję się skupić na jeździe. Boże, jak ja jestem kanapce. Kogo? Za Hamiltonem. Alkali? Za Hamiltonem. Ej, w sumie już jestem blisko, nie? Zaraz jestem na wyjeździe na prostą startową. To, że podgonię, to nie ma wątpliwości już chyba, nie? No. A co tam się w ogóle z przodu stało, jeśli mogę wiedzieć? Nie wiem. Czyli nie mogę. Dwa wiedzieć. McLareny na przodzie. Tyle co widzę. No i Tsunoda. Tsunoda chyba nie... Nie no, zjeżdża przecież. Jak do tego doszło, że jest safety? A tego to nie wiem, bo to się za plecami chyba moimi działo. O, Hamiltona Tepa, nieźle. Jestem już jeden sektor za wami. Tak, to już są zdecydowanie intery, sobie powiem. Poprawiam na safety carze, jadąc ostrożnie poprawiam mega ciśnięcie na łetach. Nie mogę najeżdżać na tą tarkę, bo nie mogę. W sumie byłeś ostatnio na Węgrzech w takiej niefajnej sytuacji jak ja teraz. Ej, ja jestem o 0,7 szybszy, co jest? A nawet się nie staram. Fastyslapa zrobiłem. Co jest? 1.22.0. Dwanaście sekund to bez problemu, nie? Jest. Hamilton. Kurde, rekord w pierwszym.
musiałem na żwir zjechać, żeby nie wyspinować. Safety car in this lap. Dobrze słyszę? Tak jest. Witam, czy Giovinazzi potrafi walczyć czysto? Czy tego nie wiesz? Dobrze. Bo nie walczyłem jeszcze z Giovinazzi. Aha, dobra, ja wiem. On się mega broni. Przypomniała mi się Francja. Powiedz mi, jak tam już zrestartuje. Okej. Okay. Jak już doda gazu, o. Już, dobra. Poszło. Perez by mnie rozwalił, puszczając wszystkich, którzy go dublują. Bo zajął tą prawą stronę, przez którą chciałem zdajwować, nie? Ja w sumie tam byłem. Prawie się rozwaliłem o kogoś, już nawet nie pamiętam. Kto poleciał? Nie no! No i nie mam skrzydła. Ja też nie mam. A wytrzymam. Muszę wytrzymać. Nie, nie wytrzymam niestety. Nie no. Naprawdę no. Tor będzie suchy jeszcze tylko przez chwilę. W każdej chwili może spać deszcz. Dobra. Chociaż tyle. A ten co się pcha? Gasli. Chłopie, ty byłeś za mną. Co no nie, mam jeszcze 5 sekund. Przez sztuczki. Obydwoje zjeżdżamy. Tak. No, niestety, no, nie wiem co tam się ten. Ja byłem skupiony, myślałem, że chciałem strola wyprzedzać i. Wiesz co? On przyhamował. Ja mam skrzydło uszkodzone i mam już TS na 70 i MGUH na 60. Wyhamowałem czy nie? Wow. Wyhamowałem. Dobra. Intery? Ta, intery. Ta. Skrzydełka. Ale Perez w co się wkopał? A nie, to Norris, Verstappen jest na końcu. No rzesz ty, no. Niewiele brakowało. O Jezu, a ten dopiero mi skrzydło niesie. Jeszcze dobrze, że te 5 sekund odstaje, nie? Co, no, co Ocon we mnie walnął. On jest chyba na przodzie gdzieś. Co jest? Miałem przez chwilę dwie pary interów na sobie. Jakby, wiesz o co chodzi? Mhm. Jakby dwie opony się na siebie nałożyły. Ty jesteś przy Verstappenie czy Perezie? Przy Verstappenie. Perez jest przed tobą. Tam nie wiem, jest. Nie widzę jeszcze. Jesteś przy Verstappenie. To Perez dogonił stawkę. To on uważaj na prostej, jak będzie nas później puszczał startowej. Bo on zajmie prawą stronę, żeby nas puścić. Więc tam nie wuj. Bo już to zrobi, puszczając wszystkich. Łe, to zaraz już nie będzie warunków na mokry tor. W sensie, no. Zaraz deszcz spadnie, ten mi mówi. Za 5 minut przestanie padać. Jak tam u ciebie mówi? Nic nie mówi. Nie odpowiada tobie na to? Na a, bo ty się pytasz, tak? Na, przez ten, przez radio. Tak. Teraz dopiero mi. Ma być naszą, Defina ma być naszą pogodynką. Teraz dopiero. Ktoś tam powiedział. Nie, no to idzie cisnąć ładnie rekordy już w sektorach. Tor zacznie wysychać wkrótce. To na tych interach się nawet nie najeździmy, nie? No. Przecież ponad połowa wyścigu miała być deszczowa. Fajnie mnie z tym setupem porobili. No w sumie ten jeszcze kawałek. No tak. Dużo no brakuje. Na tym będzie zjeżdżał taki plusik, więc chwilę coś na tych interach. Nie no, normalnie, aż mi się udało już Hamiltona nawet wyprzedzić, no. Szkoda, szkoda. Ale grunt, że jadę dalej. Muszę pogadać ze zjazdem do boksów, żebyśmy siebie nie przyblokowali. Co nie? No. Rekord znowu zrobiłem w pierwszym sektorze.
wiesz co? Aktualnie. O kurde! A co to się stało, że Norris jest 18? Aha, może no, też się rozwalił. Spowodował. On to wszystko z Maxem spowodował, pewnie w walce. Nie, ktoś się z przodu rozwalił. No, łyknę Red Bulla czy nie? Wiesz co, to bardziej o Verstappena chodzi, bo Perez jest dublowany. Tak, Perez do mnie traci 1,5 minuty. Więc on tu będzie na prostej przepuszczał, więc nie bierz prawej strony, pamiętaj. No, on już puszcza, widzisz? Mhm. Na prawej. Jesteśmy przed McLarenem. Oż ty. Twardy jest Verstappen. No normalnie nie mogłem go wziąć. W żaden sposób. A, Giovinazzi. No co on robi? Ty, Verstappen właśnie sam się posłał na żwir. Go we mnie wjechał. Znowu kraksa. Co jest? Jedź, do ostra. Boty nie potrafią przejeżdżać tego zakrętu. One się tam ślizgają na tej tarce, wiesz? Ale nie ma safety cara chyba na razie. W planach. Jej, 11, 12 jesteśmy. Co o tym sądzi? Mamy świeże opony. Każdy ma świeże. Nie no, my zjeżdżaliśmy dwa razy. Przecież teraz naprawialiśmy się, nie? Daniel Ricciardo z Fast Slapem. Do czego tu już doszło? Jesteśmy tak naprawdę 10-11, bo Ocon jeszcze Ocon ma karę. Bo się uderzyliśmy. Tor wysycha. A ci się tam biją jeszcze. Co jest? Kort w pierwszym sektorze mam. I to taki ogólny. Dobra, Latifi będzie Ocona stopował. Przepuściłbyś mnie zaraz, jakby była dobra okazja? Na prostej. Tutaj? Bym wziął wewnętrzny. Dawaj. Na to. No to dawaj. I co? O jest, bym się rozwalił jeszcze o ciebie. Dzięki. Jak będziesz szybszy, to po prostu się zamienimy znowu, nie? Jak coś. Wcześniej tam poleciłem właśnie tak samo. Oj dupa. Muszę to dotrzymać, nie? Jedź. O Jezu. Jedź. Jaka kaszanka. Ja już to muszę dotrzymać. No odpuść Ocon, odpuść, chłopie. Ja mogę zjechać pierwszy?
jeszcze nie zjechać, bo już do ciebie tracę 5 sekund prawie. I Alfa Romeo mnie wyprzedza. O Boże. Znowu te dwa Williamsy przede mną. To jest jakaś klątwa. No jeszcze Giovin, wyleciałem z toru. No, aktualnie to walczę o 16 miejsce. Ma, Pepes! Przecież ty jesteś dublowany, tu Hedzie jeden. Deszcz przestał padać, co nie? Jeszcze mam krople. Ale już, dobra. Nie, dobrze, że nie zjechałem w sumie, nie? Verstappen do mnie traci pół minuty. Schumacher też. A ja nawet zakręt przestrzelam. Także tego. Nie, no wy sobie chyba ze mnie żartujecie. Przecież ja nawet nic nie zrobiłem. I dostałem za nic 3 sekundy kary, czaisz? Za to, że przestrzeliłem zakręt, jechałem 30 na godzinę i go przejechałem. Super, nie? No, dziwne. Zjeżdżam, jakby... Mogę zjechać pierwszy? Zjedź. Jak będą warunki, to i na tym zjadę. Albo następnym. Kurde, na medy sobie chyba zjadę. Kurde, no nie mogli mi, jakby nie mogli mi piątki dać za to, że niby ściąłem. Zjeżdżam na 18 okrążeniu, dobra? Mhm. Jezo. Na softy? Softy nie, to ja medy wolę. Jestem w boksie. Widzę. Szybciej z tym skrzydłem. Będę musiał uciekać przed Maxem. Pierwszą osobą na medach jestem. Na suchych oponach, na deszczu w sumie. Powiem tobie? Nie wiem, czy się dobrze jedzie, czy źle, tak szczerze mówiąc. Nie jestem w stanie ocenić. Jezu, co ja mam dzisiaj z tym hamowaniem do tego pitlane'a? Wszyscy softy. No w pitlane'ie, czyli jeszcze mogę nadrobić, bo się poblokujecie. Dobrze rozumuję? Czy ja wyjeżdżam? Nie, bo... ja dopiero prosta startowa, to nie. Jeszcze 3 sekundy kary za nic. To też tak no, ślisko. Proszę, powiedzcie, że jest safety. Caution. Someone's come off ahead of you. There's a yellow flag ahead. Gdzie
safety. Proszę. Czuć, że to nie jest takie do końca skrętne, nie? Że wszystko jest dobrze z przyczepnością. Nie, nie jest jeszcze dobrze z przyczepnością. No. Już się jedzie przyjemnie, ale jeszcze nie tak jak powinno, nie? No nie! Jak blisko. Pa, wjeżdżam teraz fast slapem. A jednak! Bottas na medach. No i Verstappen mnie zgasił jadąc 1,5 sekundy szybciej na medach. Na softach znaczy się. Oj, Maxiu, Maxiu. Ciekawe, kogo strategia okaże się lepsza, bo ty widzisz medy, nie? Tak. Czyli już do końca jedziesz. No raczej. Chyba się nie powinno inaczej wydarzyć. Pojechałem teraz sekundę szybciej pierwszy sektor. Dobra, uciekam na od Russella na softach. To nie jest najgorzej. Ricardo ładnie też docisnął, nie? Z Hamiltonem. O, już szybciutko Bottas łyknął Gasly'ego. 17,9 do ciebie tracę. Mega do mnie odrabia. Co, oni na tych softach będą kończyć? Aż mi się nie chce wierzyć. No, oni mają dwa boksy. Jakby jeszcze jeden boks, o. No chyba, że wszyscy się nagle zamienią w Hamiltonie. O, już jest DRS, pięknie. No ja zjechałem jak już był DRS, wiesz? Ja zjechałem jak odblokowali. Ale bym się rozwalił. Może i całe okrążenie poszło, ale przeżyłem, nie? Max, ładnie. Ładnie idzie. Ale Holendrzy na pewno nie liczyli na to, że Verstappen aktualnie będzie się biło 13. pozycję, nie? No. Nie no, wiedziałem, że... W końcu to zaliczę. Dobra, w miarę. W miarę opony w porządku. Szkoda, 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 bo już goniłem Gasly'ego. Się z tym Verstappenem, czy go puścić? Nie wiem. Nie, no nie mogę z tej tarki tutaj. Za blisko nie jadę.
No, Perez, dawaj, bo zaraz dostaniesz dyskwę. No. Podczas deszczu. Przecież to była najpiękniejsza rzecz, jaką od dawna w tej grze widziałem. Aj, czy ja się teraz obronię przed Maxem bez problemu? Po prostu zdążył tym do mnie dojechać. Jakieś mocne błędy popełniasz, czy to ja po prostu jadę tak dobrze teraz? Możliwe. Znaczy ja mam Russella przed sobą, więc możliwe, że nas blokuje. No i po wyścigu. Co jest? Nie mogę. Wyjście na prostą zarzuciło, poleciałem w lewo. Właśnie Perez chciał mnie załatwić. Zaraz wrócę, dobra? Okej. Okej, slow down, slow down. Your delta is negative, which means you are too fast. Reduce your pace. Zjedź na softy. One wytrzymałem, zjedź na softy. Zjedź na softy, pamiętaj, zjedź na softy. Mhm. A teraz, co się zaraz wrócę, mój od teraz licząc. Ale zjedź na softy. Szkoda trochę, nie? No. Ty masz szansę na lepsze miejsce teraz. Taki mały plusik, jedyny w sobie. Znowu się rozwaliłem!
już mam dosyć tego rozwalania się ciągle. Ja również. No ale już jest lepiej niż było na początku. No teraz chociaż do tej połowy wyścigu spokojnie. Do końca prawie. 24, 5, coś takiego było. No, powinien zjechać teraz. Let's make sure those tires are up to temperature and remember there is no overtaking until the timing line. Stay in position until the green flags. Wiedzieć sobie jak Bottas ruszy na przodzie, w ogóle Gasly jest trzeci. No, wiem. Ale zaraz Ricardo łyknie Bottasa, bo Bottas jest na medach, a Ricardo na nowych softach. Leci. Leci już jak coś, lider. W ogóle Valtteri Bottas 7-okrążeniowy medy, Ricardo 1-okrążeniowy softy i Gasly 7-okrążeniowe medy. Aktualnie tracisz 3 sekundy do lidera, 3,94 sekundy. Ta informacja cokolwiek pomaga? Nie wiem, chyba mi to nie, bo ja na podium nie liczę. Ten zakręt, który przed chwilą jechałeś, jest, tam boty są za mocne po prostu, nie? Tobą Russell na okrążeniowych softach, a po nim jest Latifi na 7-okrążeniowych medach, czyli jakby przed nim... A stopuje nas właśnie. Muszą być punkty dla Ferrarki. Lecisz! A Mick Schumacher w ogóle nie zjechał na safety carze, co jest bardzo dziwne. Dopiero teraz zjechał po nowe softy. Niezrozumiałe, jak dla mnie. Mersu ma jak coś. Na prostej go weźmiesz. Jakiejś startowej czy jakiejkolwiek. A, chyba odpuszczę, bo... Oszczędzaj sobie... Nie, w sumie... No, możesz lekko przeoszczędzić opony. Chociaż Esteban Ocon wypadł poza tor. Co się dzieje podczas tego Grand Prix? Ile tu już było takich rzeczy? Na siódmym miejscu jest Lando Norris. Na 9-okrążeniowych medach. Więc to też będzie... Jak podgonisz ich, powinno być w miarę łatwo. DRS włączony. DRS has been enabled. DRS is now enabled. You're pulling out a second lap on the car behind. Ten zakręt cholerny przy... Aha, bo oni od razu nie zrzucają na siódemkę, tylko jak już hamują i najeżdżają na tarkę. Dobra, wszystko jasne. Seconds.
mieć rekord kurd w trzecim sektorze. A Max Verstappen zaraz wyprzedzi Nicolasa Latifiego. Jezu, nie. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to po prostu. Jeszcze się zakopałem tu. Po wyścigu? Chyba już po wyścigu, nie? Zawsze pod górkę w tym Ferrari. No zawsze. Może zjedź po nowe softy, chociaż tego fasty slapa zabierz. I znowu się w ten. Co o tym sądzisz? Na razie to nie mogę ruszyć. W tym sezonie ładnie idzie w tej Alpinze, widzę. Piąty jest na ten moment. I walczy z Gasly o czwartą pozycję. Byłeś w picie? Nie. Zrobić? Co? Widzę, próbujesz fasty slapa zrobić, nie? Zobaczymy.
najszybsze okrążenie, tak teraz zobaczyłem. Ładnie żeś poleciał, nie? No, na tarce ładnie poleciałem. Ja, to też. Niestety. Tarka ciebie bardzo lubi. Ale niestety to już jest koniec wyścigu, nie? Praktycznie. W ogóle, co jest śmieszne, Walteriemu Bottasowi najprawdopodobniej uda się na 15-okrążeniowych medach utrzymać przez 9 okrążeń, przez 8 okrążeń Daniela Ricciardo na softach nowych, na 9 okrążeniowych teraz. Będzie 16 okrążeniowy Bottas, 16 Bottas, 10 Ricciardo. I w ogóle, że jemu się udało, nie? No. Szacun. Pierre Gasly 4, Fernando Alonso 5. 6 Lance Stroll, 7 Lando Norris, 8 Sebastian Vettel, 9 Max Verstappen. No niestety, ja tam powinienem być w tym gronie. 10 Nicolas Latifi. 10 Nicolas Latifi, no. 11 George Russell, 12 Antonio Giovinazzi, 13 Esteban Ocon, 14 Mick Schumacher, 15 Ty, 16 Sergio Perez. The car behind is dropping back. We're seeing a gap form. Dobrze, naprawdę droga będzie męka, ale może przyniesie to jakieś owoce w przyszłości. Oto ucieszony na widok wygrywającego Bottasa, no bo nie znałem. Safety car dzisiaj ładnie namieszał. No. Była szansa. Cały czas gdzieś tam 7., 8., 9. się trzymałem. Byliśmy obydwoje w punktach w pewnym momencie. No. Wyszło jakby. Dobrze jest, no trzeba walczyć. Może w końcu się uda, o ile Binotto nas zaraz nie zwolni. Masz w ogóle level? 29. Ładnie. Williamsy w punktach, to jest w ogóle fenomen, nie? Ach, ten czas. Pół sekundy. Tempo było. Williams już mają 2 punkty w generalce. Robi się groźnie. No. Dokładnie. Alfy do nas tracą 14 punktów tylko. Jeden fartowny wyścig i wyprzedzą nas, jakby nie patrzeć w sumie. No tak, na pewno. Ciekawe, gdzie ta. Jest dość głośno o zespole Aston Martin, co sądzisz na ich temat? Nie no, mam odpowiedź, której no nie chciałbym użyć. Nie mam wyboru. Nie łatwiej jej po prostu nie odpowiedzieć.
Jejku, chyba 6 pytań. O kurde, o dziwo uznanie mi wzrosło, zamiast spaść po tak fatalnym wyścigu. Chyba będzie Monza teraz. Rozpoczął się okres transferów. Jak sądzisz, próbujemy zostać w Ferrari, czy nie? Prosimy Binotto o drugą szansę? Co o tym sądzisz? No chyba trzeba, nie wiem, no. Jeszcze ewentualnie ulepsz ten EQ w układzie napędowym. Układ napędowy... EQ. Bo mamy teraz 3K punktów, to wiesz. Dobra. Ile mamy po ulepszeniu EQ, mi 1200 powiedz? Jeszcze. To jeszcze na coś pójdzie. Może ruchoma klapa przedniego spoilera w aero. Co o tym byś powiedział? No, dobra, niech będzie. To dawaj. Ja próbuję renegocjować warunki umowy z aktualnym zespołem. I dam najmniejsze ryzyko, a ty? Zaraz zobaczę, co to może być. Wysokie ryzyko, dużo high... A nie, tu nie ma tego wybierania. A jest. 1,6 miliona niskie ryzyko, 1,7 średnie, 1,7, 8 wysokie. Które bierzemy? Nie wiem, bo ja widzę na razie te twoje renegocjacje. A widzisz u mnie teraz? Tak. Jak myślisz, które brać? Negocjacje w toku. Jak myślisz, brać w niskie ryzyko, średnie czy wysokie? A które ty będziesz brał? Co jest niskie? Niskie ryzyko, że nie przyjmą. Czyli wysokie, że przyjmą, średnie i że bardzo małe, że przyjmą ofertę. Aha. No to niskie to chyba. A co jak nas nie przyjmą, ryzyko? To co? Czyli małe to koniec kariery, słuchaj. Jak jednego z nas przyjmą, a drugiego nie? No. Nie wiem. Weźmiesz po prostu jak najmniej hajsu od nich będziesz chciał. Ja próbuję, wysyłam żądania. Kontrakt podpisany. Tak jest. Teraz twoja kolej. Musisz. Hashtag musisz. Darkowen najbardziej rozchwytywaną kierowcą. Dobra, niech będzie niskie, no. Darkowen przedłuża umowę z zespołem Ferrari. Okej. Okay. Kontynuujemy? To może nie jest tak najgorzej. Może jednak Binotto dał tą drugą szansę, nie? Ale dalej nie mam hajsu, żeby kupić jakieś treningi medialne i inne takie. Ale zostaliśmy, to się liczy. Ale to co, ja mam coś tu wybrać? Bo ja nie wiem, czy nie, jak to wygląda. Jak chcesz, to sobie coś wybierz. Nie musisz, ale jak chcesz. Dobra, trening medialny, zobaczymy. Ja sobie wszystkie części teraz zmieniam. I to by było na tyle. Ja znowu muszę części domówić. Będzie trzeba w końcu zainwestować w ten, wytrzymałość. No dobra, to zobaczmy, jak to u mnie wygląda. Nie no, u mnie jest w miarę teraz. Ja jeszcze nie dostanę kary, chyba. Nie otrzymam kary za zrobienie tych, które mogę, dobra. Jest dobrze, chłopaki robią, dobrze jest. Binotto dobry szef. Kurde, brakuje nam lekko ponad 100, żeby mieć coś tam, wiesz. Żeby móc sobie ulepszyć tam. Widzę, jesteś mega blisko szóstki już. No, siódemki. No, znaczy siódemki, no. Widzę, ja w pierwszych 5 wyścigach byłem DNF, 2 pojechałem, 1 DNF, teraz znowu 2 DNF, to może Monza się uda, nie? Oby.
Singapur najważniejszy dla mnie chyba będzie już w tym sezonie. Dobra. Odcinek 11 dobieg końca. Here.